Czołem kochani filmowcy, Offmaster master Online, czyli nasze pogadanki filmowe, i tym razem jesteśmy poza czasem, czyli Beyond the Time, bo jest ze mną dzisiaj Tomek Walczak. Cześć, Tomku. Witam, cześć. Słuchaj, no twoje filmy dotyczące. Czekaj, to są time lapsey, hyper prawda? To wszystko, tak, no, co robisz. Po trochę fantastyczny, słuchaj, e, kanał, tak, i w ogóle fantastyczna umiejętność. E, powiedz, bo ty, wiesz, wiem, wiesz, że robiłeś warsztaty już na ten temat, masz vloga, prawda, że pokazujesz te sztuczki i tak dalej, ale powiedz tak, już od razu na początku, jak to się stało, że się tak zainteresowałeś akurat tymi timelapsami? E, tak po prostu to mi się podobało z jednej strony. Właściwie to ja trochę, trochę od drugiej strony zaczynałem, bo ja pierwotnie zająłem się hyperlapsami e, najpierw. O. Między innymi było to dlatego, że tam nie potrzebowałem dużo sprzętu, żeby uzyskać fajny ruch. Jakoś statyczne ujęcia mnie, mnie tak aż nie kręciły. No w timelapsach jak nie masz jakiegoś drogiego zestawu motion control, no, no to raczej robisz te statyczne ujęcia. W hyperlapsach mogłem tam sobie dodawać jaki ruch chciałem, było, jest to bardzo czasochłonne, ale, ale raczej jestem cierpliwą osobą do tego. Jak byś zdefiniował różnicę między timelapsem a hyperlapsem, bo może nie każdy to wie? Yy, tak. Yy, niektórzy mówią, że hyperlapse to jest timelapse w ruchu. To jest tak yy, nie do końca prawda. Yy, w hyperlapse to my przestawiamy aparat. Yy, nie jest on zazwyczaj na, na, na żadnym silniku przestawiamy, przestawiany i e, jest on przestawiany na dużo większe odległości. Tak zazwyczaj, bo można też robić na, na krótsze. Um, ale w porównaniu do motion control timelapsa, na przykład jak robimy na jakimś sliderze, no to jak slider mamy metrowy, to przy hyperlapse możemy sobie zrobić 10-metrowy przejazd, 100-metrowy, ile chcemy. Aha, czyli chodzi po prostu o przestawienia też mi z kamery, prawda? Że ona jest w takim pełnym ruchu, że ją odrywamy i musimy zaplanować to przejście, prawda? Tak, no to jest tak właściwie. Można to robić też z ręki na przykład. No to bierzesz, stoisz z aparatem, robisz jedno zdjęcie, robisz tam trzy kroki w przód, robisz drugie zdjęcie i masz dwie klatki filmu. I, okay. i, i tak to sobie czy, lecisz przez godzinkę na to przykład. To hyper, Hyperlapse jest dużo trudniejszy, tak? Tak, no... Mm. Znaczy zrobienie samych zdjęć to znaczy można zrobić jakkolwiek. Potem jak się zrobi gorzej, to jest więcej problemów w postprodukcji i bo hyperlapsy trzeba stabilizować. To jest, to jest zazwyczaj. W 99 przypadkach W 99% trzeba je stabilizować. W postprodukcji. Jeśli się źle zrobi zdjęcia, to czasem to po prostu się nie wystabilizuje i właściwie ujęcie jest do, do, do kosza. Czyli jak trochę się coś skopie, no to ta na przykład godzina czy półtorej godziny przestawiania statywu, co, co dwa kroki, to może być namarne. Okej. Okay. No to czekaj, to zacznijmy od początku. Każdy sprzęt się nada do timelapsów, czyli do tych prostszych. Mm, tak, do hyperlapsów właściwie też. Można to i telefonem, zresztą teraz większość telefonów ma, ma tam jakieś proste opcje timelapsów, można kompaktem robić, najlepiej wziąć sobie coś co tam strzela w rawach i nawet jak to jest kompakt to niech, niech to będzie kompakt czy jakąś tanią lustrzanką, czymkolwiek. Czyli sam sprzęt nie ma znaczenia jako, jako technologia do wykonania lapsów, ok. A ty wideo, na czym pracowałeś? sprzęt jest y, tak bardziej istotny, bo, bo zdjęcia to zawsze jest większa rozdzielczość, czy nawet jak, jak się leci w Rawach, to, to jak to się potem skaluje do, do tego 1080 Full HD, czy nawet do 4K, to to, to jest dużo lepsza jakość niż wideo z jakiegoś gorszej klasy sprzętu. O, no właśnie, bo tak nie powiedzieliśmy, że to może być zarówno za pomocą fotografii, to są zdjęcia tak, dla każdej puszki, albo to może być nagrane rzeczywiście film, który jest odpowiednio posprodukowany później, tak? Yy, tak, typowo powód są zdjęcia, i niektórzy ci powiedzą, że, że to, jak nie robisz tego zdjęciami, to to nie jest timelapse, czy to nie jest hyperlapse, yy, i będą się z Tobą kłócić. Yy, ja mam takie zdanie, że yy, póki efekt jest taki, jak ma być, to można to robić jakkolwiek się chce. I czasem faktycznie też to robię robię sobie wideo i obrabiam w taki sposób, żeby, żeby to po prostu tam symulowało Hyperlapsa. Bo czasem tak po prostu inaczej się nie da, jeśli się chce jakiś tam dany efekt uzyskać. Okej, okay, okej, okay. czyli yy, generalnie jak mamy wideo, tak yy, i. No, wiadomo, no tam są problemy z kodekami, ale zasady migawki, one powinna być właśnie taka dłuższa, chyba, nie? żeby ona tak dostało ruchu, chyba, żeby te czasy naświetlania były wydłużone. Tak, najlepiej tak. Właściwie to trochę nie do końca, ale też ta zasada 180 stopni tutaj jest. Jak na przykład robisz interwał jednosekundowy, to zachowując zasady 180 stopni masz czas naświetlania pół sekundy, żeby mieć ten naturalny motion blur. Tam, to, to nie jest do końca, bo tam przy 10-sekundowym interwale to już nie musisz robić 5 sekund, bo tam schodzących ludzi może ci wyjść, mogą ci wyjść delikatne mazy lub w ogóle ich nie będzie widać, ale zazwyczaj dobrze jest, ja tak przynajmniej pół sekundy staram się dawać, pół sekundy do dwóch sekund najczęściej robię migawkę. Migawkę. A powiedz mi, czy jest jakaś granica, co ile takie zdjęcie może zostać wykonane? Bo to chyba jest zależne od tego, jaki ruch mamy w obrazie. Jeżeli to są ludzie, dajmy na to, i to jest chodnik, jakiś, wiesz, przejście dla pieszych, nie? To mm -hmm. rozumiem, że nie może być za, długi, za, duża, za, za duży interwał pomiędzy e, zdjęciami. Mm, to. To zależy, bo od pewnego interwału, jak tam zrobimy jakieś. Jak, jak ci ludzie się w miarę szybko poruszają, jak będziemy mieli jakieś 10 sekund, to y, na przykład to później pomiędzy 10 sekund a 20 a 30 sekund już nie ma takiej różnicy, bo to po prostu jest mega chaotyczne. Tam Aha. jak y, dajmy na to, przechodzi ci osoba przed kamerą i tak y, ona się załapuje tylko na jedno zdjęcie, no to potem może zrobić dwuminutowy interwał i też tam po jednej osobie będzie. Na, na, na jedno zdjęcie. No ale taki efekt właśnie przyspieszonego, że ludzie tak suną tak charakterystycznie. To, no to, to, w jaka ta, to jest je, Jeśli oni mają sunąć tak, tak bardziej płynnie, mniej chaotycznie, no, no to raczej krótsze interwały. Tam koło sekundy, dwie sekundy już, już trochę dużo. Okej, okay, no właśnie, to super. A teraz tak, yy, yy, okej, okay, sprzęt może być dowolny, wiadomo, że dobrze, kiedy matryca ma dobrą rozpiętość, rozdzielczość, bo po prostu sama jakość obrazu będzie lepsza. Yy, jak jest z fotografii to robione, no to też jest automatycznie lepsza jakość niż z kodekiem, tak, prawda, no, filmowym. No mamy turawy i to, to, to co jest, filmowcy wyciąga. bardzo chcą. A powiedz mi, czy jest w ogóle możliwość robienia time timelapsów na bazie bracketingu? Jest możliwość, ja próbowałem, ale, ale próbowałem właściwie tylko raz i nie, nie za bardzo mi się to podobało. Przy tej postprodukcja jest dość długa zazwyczaj, dość, dość czasochłonne jest obrabianie tego wszystkiego, jak jeszcze robisz do tego bracketing, to masz 3 razy więcej materiału. Ale da się to zrobić, niektórzy tak robią. Ja osobiście nie stosuję za bardzo, bo raczej mi starcza to, co mi daje rozpiętość tonalna, po prostu matrycy zrowa. A właśnie, na jakiej matrycy pracujesz? Na, na jakiej puszce? A6300 aktualnie, Sony. No jak sobie radzi? Ja jestem bardzo zadowolony. Wcześniej GH4 używałem. Jeśli chodzi o rozpiętość tonalną, to jest lepiej. Do, do, no, dość... Myślę, że tak, no to jest dużo świeższa puszka jest, nie? I to z, w, w trybie fotograficznym, tak? Jedno i drugie. Yy, tak, tak, tak. Super. A powiedz mi, no bo yy, czekaj, no wró wróćmy do momentu, w którym to stałeś się sławny przynajmniej w, dla mnie, tak? I pierwszy raz mogłem poznać swoją pracę. To był film, który zdobył nagrody, to był ten na temat Wrocławia, tak? Tak, no to. Czy sumie... Poznania. Wrocław. <laughs> Wrocław. No. E, to mój w sumie największy do tej pory projekt. E, Jaki tak robiłem, to jest taki hyperlapse flow motion. Powiedzmy, stylizowany na, na pracy Roba Witworfa. E, no, no i co. No, i jak ile ci to czasu zajęło? Opowiedz coś o tym, jak to poszło. Dobra. To tak. Planowanie tego, tego filmu z Wrocławia to. To było kilka miesięcy w sumie. Tam przy takim projekcie to są setki napisanych maili, e, prośby o udostępnienie lokacji, bo to było robione. E, to jest mój niekomercyjny projekt. Ja to robiłem mhm. dla siebie właściwie, bu, e, płacąc za to wszystko ze swojej kieszeni, więc chciałem też to zrobić jak najtaniej. E, więc tam próbowałem się dogadywać z różnymi lokacjami. E, no, no i tak wysyłałem sporo tych maili było i musiałem właściwie dopasowywać scenariusz do tego, gdzie ja będę mógł te zdjęcia robić. Później same zdjęcia, to ja miałem dwa wyjazdy do Wrocławia. Najpierw gdzieś tam bodajże w czerwcu pojechaliśmy z żoną na, na trzy dni. Ta, tak testowo to zrobiłem, znaczy testowo, no tak wstępnie zrobiłem sobie tam kilka ujęć, które miałem pewne. I później dopasowywałem resztę scenariusza. I kolejny wyjazd był gdzieś tam we wrześniu bodajże i to było chyba 7 dni. 3, e, 7. No, sumarycznie dziewięć wychodziło i później tam dogrywałem jeszcze e, u siebie już w Bielsku było ujęcie z krasnalami, takie stop motion e, pewnie kojarzysz, dużo osób e, się tym zachwyca. E, tak. I co tam jeszcze? Napisy końcowe dogrywałem, więc tam dwa dodatkowe dni mi wyszły. No i to jest właśnie to beyond the time, że to pomijając, że, żebyśmy mogli zobaczyć jak bardzo ten czas upływa, jakie rzeczy się dzieją, tak, to filmowiec musi niesamowicie długo, właśnie w zasadzie kim ty jesteś bardziej, fotografem czy filmowcem w tej, w tej konwencji? Filmowcem raczej, ja bo ostateczna bardzo, forma jest Ja się bardziej za filmowca uważam, ra tak. raczej nie uważam się za fotografa, ale to różnie mówią. Popatrz, musisz wykonać zdjęcia i to w, w technologii fotograficznej, tak, żeby mhm. później je obrobić i wy, wyrenderować w formie filmu, czyli to tak, jest dokładne za, zawsze, takie ładne pomieszanie. Zawsze mnie śmieszy, jak na, na jakimś imprezie czy inwencie na przykład robię ktoś, no, o, pan, film czy zdjęcia? No tak. <noise> ja zawsze mówię 25 zdjęć na sekundę. <noise> albo 50, nie? A dobra, a powiedz mi no to czas czasem i, i zobacz jakie jaka to jest ogromna różnica, nie, żeby pokazać ten upływ. To też mi przywodzi na myśl czym jest slow motion, tak, że możemy się przyjrzeć czemuś, co nie jest uchwytne dla ludzkiego oka i mm? są specjaliści od nagrywania właśnie w odwrotność. wysokich klatkarzach. No, a yy, i sprzęt mówisz, yy, tam wystarczył dzisiaj. Ok, tam już miałeś GH4 czy już 6300? Yy, tam miałem GH4 i kilka ujęć też jest z 550 kanona. Więc tam okay. nie potrzeba szaleń. No i co jeszcze? Tam był slider pewnie, statyw? Yy, statyw głównie. Slider miałem, miałem gimbala. Czasem stawiałem na statyw i robiłem tak yy, hypery. No to tam jedna z technik którego gimbala? Easy Staba wtedy używałem. Okej, okay, a teraz? E teraz mozę mam Aircross'a. Crossa, Chińczyka. Ok. E dobra, no to powiedz mi, co ci się teraz mazy? Co jaki byś ten sprzęt potrzebował, żeby robić takie najlepsze e na światowym poziomie, te hyperlapsy? E wiesz, co. Ja, ja się jakoś bardzo nie spinam, jeśli chodzi o sprzęt w, w takim. Teraz to, co mam, to, to jestem spokojnie w stanie zrobić dużo. Tam powoli, wiadomo, się, się będę rozwijał drona. Bym sobie chciał le, lepszego, zapewne prędzej czy później kupić, bo też jakieś tam hypery, yy, hypery z drona sobie próbuję. Mm. No, a tak to. Czyli... Myślę, ale że. Czekaj, czekaj ten, ten dron no. jeszcze, muszę ci wejść słowo. Dron, który wisi w powietrzu, ile? 15 minut do 30 i już z tego jesteś w stanie zrobić dobre hyperlapsy? E, no, takie krótsze. No. E, ja osobiście z drona robię, e, robię najczęściej z wideo, właściwie tylko z wideo, bo jak próbowałem ze zdjęć, to mi to zazwyczaj nie wychodziło. E, widziałem fajne hyperlapsy ze zdjęć, które ludzie robili, ale, ale mi jakoś to po prostu nie szło. E, Najczęściej jak, jak robię to jest tam ruch uliczny samochodów głównie, z, z drona to najlepiej widać i wtedy nawet jakbym robił ze zdjęć to by, było, to by był trochę za duży interwał, bo tam fantomy ci pozwalają jakieś 3 sekundy interwału minimalnie zrobić, a tak to jak robię sobie wideo to to przyspieszam na tyle na ile potrzebuję. Super. A powiedz mi, y, musisz y, w ramach takiego dużego projektu, to y, lubisz mieszać ze sobą... Y, Wiesz, te różne stabilizacje, dlatego że to daje zróżnicowany obrazek, czy po prostu taką stabilizację trzeba dostosować do konkretnych jak gdyby, ujęć, które ci wychodzą się rzeczy? Znaczy, gdzie, gdzie jest planowanie? Bardziej y, stabilizacja ci determinuje, co ci wyjdzie, czy masz pomysł i musisz dostosować do tego stabilizację? znaczy, mówisz o, o, o stabilizacji w postprodukcji, czy o czym? Nie, mówię o stabilizacji jako o sprzęcie, czyli statyw, monopol. To są wszystko systemy stabilizacji głównie, hmm. y sprzętowań. To, to jest właściwie wspomaganie tylko, bo, bo hypera ja mogę robić z ręki, ja mogę robić ze statywu monopodu be, bez właściwie bez żadnego gimbala i, i to wyjdzie, więc to, to dostosowuje do lokacji, ale to tylko wspomaga, a nie jest, nie jest niezbędne. O, no to super. Ja Czyli mogłem po wszystko prostu żeby się człowiek nie, na, na nie namordował, i... nie? <laughs> no e, żeby było łatwiej po prostu głównie dlatego gimbala używam. E... Z ręki nie lubię osobiście robić, wtedy jest najwięcej zabawy w postprodukcji, ale też nie można sobie zrobić długiego czasu. Yy, to, to trzeba mieć tak, że, żeby mieć to zdjęcie nieporuszone, no to tam jakaś jedna, jedna dziesiąta, jedna dwudziesta sekundy to już tam maks. Chyba że, chyba, że się ma coś stabilizowanego. Jasne. A jakie są Twoje ulubione tematy? Co tak najlepiej ci wychodzi? Jakby ktoś chciał zaczynać i osiągnąć najbardziej spektakularne rzeczy. Co? Wschody, zachody słońca? Czy, nie wiem, <laughs> świeczki spalające się? <laughs> świeczki, świeczki raczej nie. Ja lubię tematy miastowe, więc tam ludzie, samochody głównie, ale zachody słońca w mieście bardzo lubię i to wychodzi bardzo, bardzo ciekawie. Kiedy mamy jakieś budynki, no, i z samochodami. Wschody też bardzo lubię. Nie, niewiele się tam dzieje wokół, wtedy można się bardziej skupić na niebie, na, na słońcu, bo raczej przy wschodzie zazwyczaj tam nie ma ludzi. Jest tak spokojnie. A powiedz mi, jak do tego się ma do tych wielu ludzi, których nagrywasz w mieście jakieś RODO i takie rzeczy? No to długi czas lecimy i nikt się nie rozpozna. O, o. To, to jest, słuchajcie, sposób, właśnie tak, yy, żeby nie było problemu z zamaskowywaniem, prawda? No to można po prostu powiedzieć klientowi, ok, to mamy ujęcia miasta, to żeby pokazać, że ludzi jest dużo i w ogóle jest, miasto żyje. No to bierzemy tutaj Tomasza Walczaka, niech nagra porządnego hyperlapsa, prawda? Z tłumem ludzi, nikt się nie rozpozna, a miasto tętni życiem, mm. nie? No często robię komercyjne takie rzeczy po prostu na mieście, że tak powiem, nie przejmując się, bo, bo ci ludzie wszyscy będą rozmazani, nikt się tam nie rozpozna. Czasem ktoś tam podchodzi, żeby, żeby zapytać, czy pan nie filmuje, co to ja sobie nie życzę, tak, takie typowe rzeczy, ale w sumie stosunkowo rzadko. Jaki I co, co wtedy temu? mówisz? Hmm? Co to wtedy mówisz? Os ostatnio do mnie w Warszawie na dworcu jakaś dziewczyna podeszła i, i, i tak śmiejąc się trochę, tak, tak nie wiem, wstydząc się trochę, zagaduje, czy pan mnie tam nagrywał z góry? Ja, wiesz, na 10 mm sobie nasze szeroko lecę. no nie wiem, no może cię nagrywałem w ogóle, dziewczyny tam nie widziałem kompletnie w kadrze. No i potem jej mówię, że to tam nikt nie będzie rozpoznawalny i tak dalej i nie miałem już z tym problemu. Aha, aha, okej. Okay. A właśnie takie historie, bo coś zacząłeś mówić teraz, przerwałem ci. Nie wiem. Nie, no chyba Sorry, to bo... mówiłem. Chyba to właśnie. Okay. A powiedz mi taki moment, tak, to, gdzie bo, najbardziej bo właśnie sobie zmaściłeś... to, to, co chciałem powiedzieć. A, no widzisz. Słuchaj, takie, takie ujęcie, gdzie najbardziej sobie zmaściłeś, gdzie bardzo żałowałeś, bo poświęciłeś kupę czasu na to, a nie wyszło. Kupę czasu, o to może os, ostatnio, też w Warszawie w sumie byłem. E, miałem cały dzień zdjęć do, do takiego kolejnego mojego niekomercyjnego projektu, który jest jeszcze w trakcie. E, I na koniec, my, my tam wyjeżdżaliśmy strasznym świtem, bo do Warszawy sobie z Bielska jechaliśmy gdzieś tam o czwartej, piątej, wyjeżdżaliśmy. To już był wieczór, zaczęło padać i ja stwierdziłem, że ja, znaczy już tu miałem zaplanowane, wcześniej ja muszę zrobić na jednym moście hyperlapsa z zachodem słońca. Strasznie tam wiało, było zimno jak cholera, spędziłem tam chyba z półtorej godziny i materiał jest do kosza. Bo po prostu to, to nie wyszło tak jak miało. Rozumiem. A powiedz mi, jak miałeś taką sytuację, że, że sprzęt nie wydolił na przykład, że, że co te gimbale przecież mogły na tym chłodzie się wyłączać. Baterie, przecież to też może ci paść, nie? O dziwo, z tym nie mam za dużo problemu. Wiesz co, z gimbalami na naprawdę różnych temperaturach robiłem. Teraz w zimie, jak robiłem sobie taki film, to tam było po minus 20, minus 25 i to działało. Byłem z tym, z tym też w Katarze, gdzie tam było znowu po plus 30, plus 40 stopni i, i problemu nie było. Więc raczej takich typowo technicznych problemów nie mam. Na, nawet jakby, jakby mi to padło, to ja ściągam gimbala, zostawiam na statywie i, i robię dalej. Hypera to. Jeżeli lubisz, prawda, wschody słońca, bo tam, czy, czy miasta, w ogóle ty jesteś taki, właśnie, że po tym mieście lubisz chodzić? Tak, ja bardzo to... miastowo to. To co jest najtrudniejsze? Które są takie najtrudniejsze do realizowania? Mm. Przy wschodach słońca czasem słońca, czasem jest problem z parowaniem sprzętu. I, I to jest takie dość nieprzewid... Znaczy, no, da się to przewidzieć, ale, ale jest, to, jest to problem i trzeba na to uważać, bo czasem sobie siądziesz i potem też e, będziesz miał materiał do wyrzucenia, jak ci zaparuje i czegoś z tym nie zrobisz. E, można, można grzać obiektyw e, ale to trzeba sobie wcześniej zaplanować. A no, Można albo grzać, albo wycierać ściereczką. Ty, popatrz, to jest ogromne doświadczenie, prawda? Bo to sama teoria, prawda, jak nagrać lapsy, no to jedno, prawda? A to, jak kamera się zachowuje na dłuższych czasach, typu godzina, dwie, prawda, w danej lokacji. Hmm. Jak nam zaparuje, to po prostu przecieramy i, i nagrywamy dalej. Nie? I to widać od razu. A, A ty musisz to o tym jak, zadbać w trakcie? Jak, jak ci zaparuje tam i zro, zrobić się dajmy na to 5 zdjęć, potem wytrzesz, no to, no to masz przeskok niestety. No. E... A powiedz mi w takim razie, yy, od kiedy kiedy zrobiłeś te pierwsze lapsy? To ile to czasu już się tym zajmujesz? Yy, jakieś cztery lata. Mija. Właśnie ostatnio patrzyłem to, to jakoś chyba 15 czerwca z 4 lata temu wypuściłem pierwszy film, więc, yy, więc tak równo 4 lata będzie mijać. Ile, ile tak myślisz tak na oko yy, takich projektów zrobiłeś, takich lokacji, ogranych shotów? Uff, nie wiem. <laughs> Wiesz, dużo, dużo robię tutaj u siebie w bielsku, tak, tak sobie testując, yy, więc. Yy, więc nie, nie wiem, co myślisz przez lokacje, miasta czy, czy, czy pojedyncze miejsca. Pojedyncze miejsca, na zasadzie, że masz ogranych tyle, wiesz, wewn wewnątrz, zewnątrz, prawda, szerokich, wąskich. No, jakieś, za każdym razem, kiedy masz jakąś wiesz, serię, prawda, którą obrobiłeś, no to mm -hmm. będzie sporo tego, będą no, setki chyba. No, nie? setki, spokojnie, kilkaset. Nie A pytam po to, że. Zmierzam. Zmierzam do tego, wiesz, jak ktoś zaczyna. To ile czasu musi ćwiczyć, żeby osiągnąć taką świadomość, jeżeli chodzi o, o, o przewidywalność tych lapsów. No, no trochę trzeba tego zrobić. Ja właśnie zawsze mówię, że, że w timelapsach bardzo ważne jest doświadczenie. Duż, bardzo dużo się czerpie z doświadczenia zresztą, zresztą we wszystkim, w sumie. Ciężko jakieś konkretne liczby podawać, nie wiem, z rok, z rok by trzeba się tym bawić, ale to też nie znaczy, że te rzeczy, które by się robiło na początku tego roku byłyby złe. To jest no. kwestia tego, czy, czy bardziej świadome, czy mniej, tak jak mówisz. Ja myślę, że dużo by zależało od tego właśnie czy ktoś e, bazuje na, na wła, własnych próbach, błędach, czy na tutorialach z internetu, czy na jakichś warsztatach, ale to właśnie powiedz mi, tak e, przeglądając na pewno internet tamtych tutoriali będzie sporo, mówię nie tylko Twoich, ale ogólnie. Jak oceniasz ten poziom? Jest się człowiek w stanie dobrze tego nauczyć? Czy jednak dużo rzeczy odkryłeś sam i nie ma tego w necie? E jako twórca takich rzeczy, to cóż mogę ci powiedzieć? Nie, mi się, ja dużo rzeczy sam odkryłem. Mi się wydaje, że większość tych rzeczy, które są w internecie, są bardzo podobne. Typu jak, jak to zrobić, żeby to było prosto, jak to zrobić szybko, jak to zrobić telefonem, coś takiego. Takich faktycznie profesjonalnych nie ma znowu dużo. Coś tam można znaleźć, jakieś pojedyncze rzeczy. Ale, ale tam ja do, do wielu rzeczy dochodziłem samemu i, i też tam później z tego jakiegoś tutoriala robiłem i, i to było coś powiedzmy nowego. Okej, okay, no wiesz co, nie, bo ja się bym spodziewał, mogłeś powiedzieć, słuchaj, że pewne rzeczy są dobrze wyjaśnione, pewnych brakuje, albo że na przykład to, czego nie znalazłeś, to ty nagrałeś. Zrobiłeś taki filmik testujący różne aplikacje, tak porównujące ze sobą, że ilość aplikacji na, na, na puszki, prawda, które można wgrać do, do tego. No mi się I... wydaje, że właśnie do. Dobrze są te proste rzeczy wytłumaczone, jeśli gdzieś tam byśmy się chcieli zagłębić, to, to ciężko znaleźć cokolwiek. Okej, okay, dobra, no to, no to właśnie o to chodzi, że trzeba poćwiczyć, trzeba od czego, jest od czego zacząć, o, o to chodzi, że tak, tak, sprzęt na każdym sprzęcie zrobimy, na start dużo jest, ale przez ten rok trzeba ćwiczyć, żeby trafić na rzeczy, na których nie, o których się nie mówi specyficzne dla danego regionu, czy tematu, w którym ktoś się będzie zajmował, tak? Bo ty się zajęłeś na przykład właśnie tymi miastami, a może ktoś będzie chciał bardziej owady, na przykład pajączki jakieś hmm. takie i mu wyjdzie, że dobrze jest, o, wymyślam teraz, ale że przy mrowisku, jak zostawisz na timelapsa na dwie godziny aparat, to cię mrówki oblezą hmm. i dobrze byłoby się jakoś przed tym zabezpieczyć, nie? No takie typowe przy timelapse'ach to, to naturę, często robią tam gdzieś sobie w góry i i tam chmurki w górach, jakieś wschody-zachody, takie rzeczy. Yy, powiedz mi, czy tak masz jakieś inspiracje, takich wiesz, ludzi, którzy w ogóle na świecie robią takie rzeczy i mówisz, że o, to, to jest gość, który robi tak, jak ja bym chciał robić w przyszłości na przykład, albo wiesz. Hmm. Yy, no tak, mam. Yy, o Robie ja już wspominałem. Yy. Może z nazwiska go ludzie nie kojarzą, ale na pewno będą kojarzyć z filmu Dubaj. Mhm. E, tak, właśnie. Ja, ja jeszcze wcześniej widziałem, on miał film z Barcelony, Go Barcelona się nazywał, też to był ten sam styl, powiedzmy. E, I właśnie od, od tego filmu z Barcelony ja się właściwie zakochałem w tej technice, tak mi się to spodobało, że, że chciałem sobie samemu tego spróbować. E, no, i teraz e, powiedzmy coś, coś swojego, próbuję na bazie tego e, działać. E, jest jeszcze kilku, e, kilku dobrych e, time-lapse'ów, hyper na świecie. Nie ale ma ten tego ten Dubaj. Mhm. No, ale ten Dubaj to on, jest, on ma taką moc już nie tylko z samego obrazu. I tematów, ale tam dźwięk jest niesamowity, że tam jest fantastycznie opowiedziana ta historia dźwiękiem, który to uzupełnia ten obraz. Mm. No to jest, to jest, myślę bardzo dobry tip dla, dla, widzów, że jeśli się robi tego typu filmy, to warto, warto przysiąść nad dźwiękiem trochę, bo to robi naprawdę dużą różnicę przy lapsach, jeśli się idzie w coś, w coś takiego. Ale to trzeba sobie samemu pewnie podogrywać, jak gdyby dźwięki. Jeżeli mamy flagę łopoczącą i ona jest grana na pewno z długiej ogniskowej, to ten dźwięk się nie zbierze, no to dobrze przy mikrofonie później parę ubraniami połopotać, tak, żeby to mhm. ten dźwięk podłożyć. Nie, no, Ty robisz te dźwięki sam? E, niektóre. W większość, większość ściągam jako gotowce, gdzieś tam Audio Jungle i reszta. Coś co nie mogę znaleźć, czego? Tego, co mi pasuje, to sobie nagrywam sam, czasem też yy, tylko jako u siebie w studiu, czasem mi się zdarza na lokacji też nagrać, ale, ale za, za często o tym nie myślę, szczerze mówiąc. Tak, takie jakieś specyficzne, jak w przypadku Wrocławia, to tam sobie dogrywałem dźwięki tego tramwaju, tam był taki zabytkowy tramwaj, to tam zamykanie drzwi i, i taką wajchę gościu miał, którą, którą rozpędzał ten traj, tramwaj. Yy, I to sobie nagrywałem faktycznie na lokacji. Nie, no, ten tramwaj to w ogóle fantastycznie wyszedł i to hmm. piękne, no tam każde to ujęcie zrewelacyjne jeszcze te efekty Vertigo są fantastyczne, czyli zmiana ogniskowej hmm. wraz ze zmianą, czekaj, zmiana ogniskowej wraz ze zmianą ległości odległości. Tak, no. mm, mm -hmm. tak ja, ja właśnie bardzo lubię Vertigo jak. Kiedyś właśnie doszedłem do takiego wniosku, jak tam sobie mniej więcej studiowałem, na czym to w ogóle polega w internecie, nie, że, że, że się oddalasz i, i zoomujesz, czy tam w drugą stronę. No to stwierdziłem, że, że to się fajnie da zrobić w przypadku hyperlapsów. Tam było w internecie kilka przykładów hyperlapsowych takich, ale. Ja sobie to robię jak, jak mam na tyle odległości, jak lokacja jest dobra, to, to sobie to robię z takim zakresem ogniskowych, jaki mam, czyli nie ograniczam się do jednego obiektywu, ja sobie zmieniam obiektywy i tam robię od 10 mm do 200 mm na przykład takie vertigo. A jak masz taki przeskok pomiędzy na przykład 35 a 50, to będzie widać? E jak ci starczy rozdzielczości, żeby, żeby to zrobić na, 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 na zoomie w poście, to, to nie powinno być widać, chociaż 35 50 to już trochę dużo. Ja sobie tak też kupowałem obiektywy myśląc o tym i mam tam 10-20, potem kitowego obiektywu kanona używam, bo, bo nie mam innego w tym zakresie, akurat 18-55 i potem 55-200. Pytam dlatego, że ja na przykład mam ten 18-35, a potem 50-100, prawda? Mm -hmm. I, no właśnie, to, to akurat się mam dziurę, nie łączy to. Nie? Znaczy do filmowania to super, bo ja nie tak, potrzebuję tak. mieć pokrycia. nie? Potrzebujemy mieć zestaw szerszych, zestaw węższych, i jak są za blisko te ogniskowe, to one ze sobą się nie montują za bardzo, więc ja się tam nie martwię. tym. No znaczy, że jest ten efekt, trzeba że trzeba myśleć o tym, co się robi i kupując. Tak, sprzęt, ruch, ruch pomiędzy 35 a 50 to jest na dobrą sprawę jeden duży krok nie? do przodu, więc przy filmowaniu to, to sobie mogę to nadrobić. A przysłony, które ustawiasz, to zakładam przy takich dłuższych czasach naświetlania, to muszą być podomykane, dlatego ten kit, który jest dosyć ciemna, ci nie przeszkadza, bo, bo, bo to są przysłony pewnie w okolicach 8, tak? Ra raczej korzystamy w timelapsach z filtrów ND niż z domykania przysłony, żeby, żeby tam trzymać się tych lepszych jakościowo przysłon, że tak powiem. Często też po prostu się robi na w pełni otwartej przysłonie, bo jak się domknie przysłonę, to tam znowu dochodzi problem flikera. Bo ta przysłona w trybie zdjęciowym, ona, ona się domyka tylko na czas zdjęcia. Normalnie jak się obserwuje obraz przez wizjer, ona jest otwarta maksymalnie. I problem jest w tym, że ona się nie domyka zawsze na, na, na ten sam kształt idealnie. I, I przez to są minimalne różnice w ekspozycji. Jak się złoży te zdjęcia do kupy, to one po prostu mrugają i to trzeba deflikerować. To jest taki standardowy problem w timelapsach. A widzisz, to nie, to bym nie wymyślił, czyli trzymasz szerokie, szerokie otwarcia po to, żeby obrazek nie miał problemu z flickerem, ale czekaj, bo to jest flicker wynikający, czekaj, 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 normalnie flicker wynika z pulsowania światła, światła sztucznego, tak? Wideo, a, tak. z... tak. a tu masz flicker, tak, a tu masz fliker związany z, z, z ustawieniem przysłony? Tak, tak, Aha. tak. Aha, ta czyli co, owo. jasność jest? Yy, tak, bo yy, jeśli ta przysłona, jak, jak raz ci się domknie trochę bardziej, raz ci się domknie trochę, trochę szerzej, to jak się domknie trochę szerzej, to wpada więcej światła i masz lekko jaśniejsze zdjęcie. Jak, zdję jak są fotografowie, to im to kompletnie nie przeszkadza, ale, ale w timelapse to widać po prostu. I to jest w każdym chcesz sprzęcie, powiedzieć. To... Chcesz powiedzieć, że jak masz aparat i ustawiasz, masz do, do zdjęcia przysłonę, dajmy na to 4-0, tak. I mhm. on robi na tej przesłonie cały czas, to i tak będzie się domykał w różny sposób na te tak. zdjęcia. to będzie coś koło 4.0. Wiesz, to nie będą różnice 1EV, ale, ale, ale będzie widać, jeśli to puścisz jako timelapse. Ja robiłem też właśnie ja, na, ja. Na, na potrzeby kursu, który robię, bo um, robiłem timelapse'a, zbliżenie zdjęcia, jak to właśnie dokładnie ta przysłona wygląda, jak się domyka. No, no i widać, że. Te, te blaszki tam tak, tak trochę randomowo chodzą. To, to nie zawsze jest w ogóle ten sam kształt. To nie jest nigdy idealne, tam pięciokąt, sześciokąt czy ile ile tam tych blaszek jest? Niesamowite. Ale to zakładam, że na to też ma wpływ jakoś obiektywu albo jakoś puszki. Yy, we wszystkim ci będzie mrugać Niesamowite. Znaczy A, będzie ci yy... mrugać, jeśli. Yy... Bo ja na przykład teraz na A6300, na A6 jak mam przejściówkę Sigma MC11 i jak robię TimeLapse na 1835, też o którym mówiłeś, Sigmie, to tam nie ma kompletnie problemu z flickerem. Co ciekawe, dowiedziałem się tego próbując zrobić przykładowe wideo pokazujące tam na kurs, właśnie pokazujące flicker. Zrobiłem tam dwie sekwencje. Kurczę, gdzie jest ten flicker? I tam to wygląda tak, yy, i to tylko z tym obiektywem mi się tak dzieje, że jak domykam w trybie foto przysłonę, to ona się tam faktycznie domyka i przy zdjęciach ona się nie rusza. Jak ona się nie rusza, to nie ma flickera. Jeśli ona się otwiera i domyka później do tej wartości, no, no to będzie mrugać ch chyba niezależnie od tego, jaki to jest obiektyw. No chyba, że Rozumiem. manualnego używasz z pierścieniem do przysłony, to wtedy też nie ma problemu. Okej, okay, no to właśnie, no to powiedz sam, yy, czyli możemy przejść na tryb. Czy nie przejść na tryb yy, manualny w, yy, w obiektywie, a nie, bo przysłona, otwór znaczy to, okay, przysłona to może być. być Manual. Tak, tak. Okej, okej. Okay, okay. A w takim razie, jeżeli ona jest otwarta maksymalnie, ale domykasz ją troszeczkę, to tego nie widać tak bardzo, rozumiem, jak przy tych bardziej domkniętych, tak? Tak, ale, ale też możemy rugać też możemy mrugać, ale w ogóle no to wiadomo, że jak masz większe tą przysłony, przesłony, to tam jest już zjawisko dyfrakcji, czyli to to światło mm. jakby obiektyw znowu spada na swoje niskie e, wartości ostrości. I ty używasz filtrów ND, ale jakie to są filtry? Masz jakieś kołowy, czy wsuwane? stałe. Koł kołowe ja w większości korzystam z kołowych prostokątny raz sobie kupiłem połówkowy, czasem tam używałem ale no przy hyperlapsach to, to odpada, czasem przy time lapsach używam ale głównie to są kołowe, mam tam zestaw kilku, próbowałem kiedyś yy, zmiennego ale, ale na szerokie kąty to, to odpada więc ja tam mam trzy yy, bodajże aktualnie no cztery, tam ND ND8, ND64 i ND500. Okej, okay, i one są montowane na co? Na obiektyw na bezpośrednio, obiektyw. tak? Mm. Tak. Okej, okay, czyli dlatego w ten sposób kołowy, ale nie że A używasz y, filtrów polaryzacyjnych jeszcze? Mm, nie, nie korzystam. A to mój tip dla, dla Ciebie. Polaryzacyjne, jak, jak masz i szeroko, i masz niebo, i masz miasto, one niesamowicie poprawiają re, jakość obrazka, to jest z z Polarem też jest problem, jak yy, to kiedyś yy, też yy, na, na Hyperlapse zobaczyłem. Jak robisz, yy, jak robiłem Hyperlapsa i przechodziłem przez niebo. To było tam 180, yy, czyli całkiem niebo przechodziło z drugiej strony. Yy, to on nierówno mi przyciemniał to niebo. Tam było widać ten, taki jakiś tam kształt yy, przyciemnienia dziwnego. Yy, to samo właśnie co na faderze na szerokim koncie. Tylko Okej, no, okay, okay. czyli próbowałeś, no, aż tak, myślałem, tak, tak. że coś ci wrzucę, ale to też jesteś wyjadać, to co ja, co ja cię będę kurczę pouczał, nie? Sam zrobiłem, nie wiem, może z pięć time-lapse'ów time i jeden mam udostępniony, kiedyś tam się bawiłem i rzeczywiście e, dla mnie było problemem, bo miałem taki efekt wiesz, zachodzącego słońca, jak gdyby za chmurę. Mm -hmm. I e, ustawiłem jakąś tam ekspozycję na startowe. A potem, wiadomo, w miarę upływu czasu oko się przyzwyczaja, jak gdyby akomoduje do tego, że jest mhm. coraz mniej światła, ale niebo dalej wygląda świetnie. A tu cię, wiesz, um, prowokuje, żeby poprawić ekspozycję, bo aparat już nic nie widzi, a tu mógłby dalej nagrywać, nie? Ale wytrwałem do końca, nie ruszyłem ekspozycji, no i do ostatecznego zaciemnienia nawet się udało. Mhm. Y no to można też z zachody słońca, to, to głównie się robi tak, że, że rozjaśniasz sobie tą ekspozycję i, yy, i masz wtedy przejście całego oświetlenia, a nie, nie tylko zejście do, do czarnej klatki, nie. No, to chyba tak, tak, trzeba, ale to trzeba też robić stopniowo, tak? Że musisz wiedzieć, że odtąd do, musisz tą klatkę zgaduje jakąś kluczową ustalić w postprodukcji, nie? Startową ustalić i pomiędzy nimi sobie tam równo schodzić, prawda? Czy podnosić tą ekspozycję, tak? E, Żeby no to wszystko musi być wyliczane tego, matematycznie. E, można to robić na dwa sposoby, albo to robisz ręcznie, czyli ręcznie sobie zmieniasz, e, siedzisz przy aparacie i widzisz, że tam 1 trzecia czy 2 trzecie EV e, masz za ciemno, no to rozjaśniasz e, o tyle tam otwierasz przysłony, zwiększasz czas, obojętne. A możesz też rzucić na auto, jeśli chcesz. Nie jest to mój ulubiony sposób, ale spokojnie można tak robić. A później to wrzucasz do LR Timelapsa, to jest taka apka. Jeśli chodzi o Timelapse, to y, to jest standard i każdy, kto się sensownie tym zajmuje, ją zna. Jeśli chodzi o ręczne te zmiany, to on później wyrównuje automatycznie te skoki ekspozycji. Okej, okay. a powiedz mi, yy... no właśnie yy, miałeś taki fajny filmik, yy, wrzucałeś, że kobieta ci yy, <laughs> yy, przeleciała jak <laughs> duch, prawda? Po tym rozumiem, że ona sobie synchronizowała kroki razem z migawką, tak? <laughs> to jest śmieszna sprawa. Yy, bo to była jakaś randomowa kobieta, kto, która szła. Ja, ja nagrywałem kilku ludzi yy, i ona po prostu tak wyszła. Ta, o, to się tak zgrało przypadkiem, całkiem. A widziałeś może, jak czasem są nagrania, wiesz, co helikoptera mhm. i, i, i po prostu rotor, y, śmigło, śmigła y, synchronizowały się, prawda, z migawką mhm. i wygląda jakby stały, nie? no bo są łapane cały czas w tym samym momencie. No widocznie tutaj coś takiego zadziałało. Tak, no bo to się da zrobić, tylko żeby to zrobić celowo, nie jest to łatwe. Yy. Na, na którejś grupie ktoś sugerował, że można to nagrać jako wideo i później wycinać yy, klatki, i jest to jakiś sposób. Yy, mm -hmm. my, myślę, że kiedyś sobie tego spróbuję. Ale można też poprosić kogoś, że jak idzie, że on podskakuje, tak? Yy, I my mu robimy zdjęcia w rytmie tych podskoków, no i będzie wyglądało jakby lewitował, tak? Yy, można, można. Yy, to można by też tak zrobić, bo ta kobieta na, na, na tym filmie szła płynnie. Mo, można by zrobić tak, że, że ktoś by się przesuwał, e, tak jak w stop, w stop motion, tam po pół kroczku do przodu, i to wtedy te, też by tak wyszło. Tylko efekt e, byłby nieco inny, bo ci ludzie w tle by jeszcze szybciej gonili. A no widzisz, a tutaj się udało. No to, no to widzisz, różne fajne rzeczy się pojawiają przypadkiem a sami nie jesteśmy w stanie ich idealnie odtworzyć. Ja, ja w ogóle się zastanawiam teraz, czy ja widziałam kiedyś w filmie fabularnym efekt właśnie takiego hyperlapsa. One się czasem pojawiają w filmach jak gdyby, no właśnie, w mieście, jakieś tam kojarzę, że to, to, to Tokio i to słynne ich przejście mhm. Hi na pasach. Hyperlapsów ja osobiście nie kojarzę. Timelapsy się pojawiają faktycznie i w fabułach nawet często. Hyperlapsy to bardziej jakieś dokumenty, tam, takie rzeczy chyba. No, bo to jest fantastyczne narzędzie, ale też trzeba wiedzieć, jak to użyć, tak? Jak myślisz, dlaczego hyperlapsów nie ma w fabułach? Hmm. Nie wiem, może, może ciężko to zgrać z historią, albo, albo niezbyt jest, nie, nie jest ta technika na tyle popularna, żeby, żeby reżyserzy po nią sięgali. No właśnie, ja się sam zastanawiam, bo No właśnie, znając, no to ty możesz znam byś ciebie. lepiej Słuchaj, powiedział, mam... bo ty, ty więcej no, Ja właśnie. Ja, ja się zastanawiam, bo mi, mi, od razu jak z Tobą rozmawiam, to mi się wiesz, roi w głowie masa myśli, gdzie moglibyśmy razem popracować, co moglibyśmy razem zrobić i, um, i zaraz właśnie chodzi o taką motywację dla takiego, dla takiego materiału. Ostatnio dostałem zapytanie, gdzie od razu właśnie do ciebie się zgłosiłem wtedy, że, że ma być reklama i zdecydowanie zasugerowałem, żeby to było połączone z hyperlapsem, który ty masz wykonać, a ja sobie ogarnę część fabularną i ona, to byłoby właśnie bardziej na bazie takiego filmu dokumentalnego, bo dokument jest takim bardzo formą artystyczną, tak że film dokumentalny pozwala na zgromadzenie bardzo dużej ilości środków zarówno takich formalnych i bardziej klasycznych. A jednocześnie pozwala być bardzo artystyczny. Tak? Uwalnia całkowicie formę, w której chcemy opowiedzieć. Prawda? Wstawki do filmu dokumentalnego mogą być niemalże dowolne, i to jest, dlatego to jest taka forma świetna startowa dla, dla artystów i dla twórców prawda, filmowych. Dużo osób od tego zaczyna. A w ogóle egzaminy w dużej mierze się też opierają, albo ćwiczenia dla reżyserów opierają się w dużej mierze na filmach dokumentalnych. Czyli znaleźć historię. Na tyle wartościową, a potem ją fajnie opowiedzieć, zwizualizować. I tutaj właśnie myślę sobie i nie wymyślę tak z powietrza teraz, ale wrócimy jeszcze na pewno do tematu. Na pewno na pewno się spotkamy. A powiedz mi sam, gdybyś się zastanawiał nad. Nad całkowicie innowacyjną, innowatorską formą wykorzystania hyperlapsów i, i timelapsów. Co by to mogło być? Przychodziło Ci coś już do głowy? Takiego, że nikt tego nie próbował? Innowacyjną, nowatorską? No. Hmm. W tym, co tam robiłem, to, to myślę, że mam trochę rzeczy, kilka takich ujęć, które, które nie były robione żeby musiał sobie przeglądać, żeby, żeby przypomnieć co konkretnie. W zeszłym roku robiłem ciekawą rzecz. Tak sobie na początku roku wymyśliłem, że będę robił co tydzień jedno jakieś ujęcie, czy to timelapse, czy to Hyperlapse. Po to właśnie, żeby jakoś tam się, się rozwijać, żeby za każdym razem to starałem się, żeby to było coś, czego jeszcze nie robiłem, żeby to było coś w miarę nowego. To było tak powiedzmy, inspirowane fotograficznymi projektami, tam w projekt 365, że oni sobie robią zdjęcie codziennie, no to tam, tam sobie robiłem co tydzień jakieś ujęcie i, i tam myślę, że też trochę ciekawych rzeczy mi z tego wyszło. No, ale nie, nie, nie przypominasz sobie żadnej konkretnej, takiej, żeby można było przytoczyć, jako taka wyjątkowa, kurczę, trafiona. coś czego nie widziałeś wcześniej nigdzie. Uf, 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 uf. Nie, chyba nie. Musiał, musiałbym przeglądnąć, bo ta, tak, żeby całkiem nie widzieć, bo często to są jakieś też rozwinięte rzeczy, które, które gdzieś faktycznie zobaczyłem. E ale to bym, to bym musiał sobie przeglądać. No, no nie przygotowałem się, nie. Ale no nie, no. słuchaj, no, no trudno. No to nie jest takie pytanie, wiesz, że, że człowiek z rękawa powie, wiesz, gdzie się. Bo to jest fajne, bo ty jesteś jednocześnie bardzo pracowity, masz fantastyczne wyniki, ten materiał, wiesz, jakby waga tego, co jak ty mówisz o tym spokojnie, do tego, jak ten materiał świetnie wygląda. Ja myślę, że powinien się tutaj tryskać z energią i entuzjazmem, bo nie ma drugiej takiej osoby w Polsce w tym momencie, która by takie rzeczy robiła. Przynajmniej ja nie znam, nie wiem, może jest, nie? Ale, ale jak dla mnie jesteś takim naszym polskim przydownikiem tego tematu i to jest super. I uważam, że to ty powinieneś właśnie wyznaczać trendy i odkrywać nowe rzeczy i mam nadzieję, że będziemy mogli udostępniać twoje filmy na zagranicznych portalach, <laughs> gdzie ludzie będą mówili: "Słuchajcie, no było kiedyś był tam ten y Sin Dubai, tak? A teraz Cześć, to był Dubai? Nie, to Dubai. Turcja, Si Turki. Turcja była. A I see you, Turki. No to też inny, du... inny ty... film, nie? Też jest kolejny taki, ale słuchaj, no i będziemy mogli mówić, że to kurczę robił Polak i to jest w ogóle super. I, no i wiesz, żeby przelecieć jeszcze przez jakieś husarie najlepiej po drodze, tak, żeby było po polsku, wiesz, no Polską jestem, kiełbasę jestem i żeby to w był taki. Nasz... takiego projektu właśnie no. e, takiego typowo pokazującego Polskę. E, no i to się ciągnie od, od, od zeszłego roku, gdzieś tam pomysł w ogóle w wakacje wpadł gdzieś w listopadzie zaczęliśmy zdjęcia i. I jeszcze mam nieskończone zdjęcia, mam nadzieję, że, że w, lip w lipcu się uda skończyć i gdzieś tam po wakacjach, e, że wejdzie, no i, no i mam nadzieję, że, że to może gdzieś tam będzie czymś takim, jak mówisz, chociaż husarii nie będzie, no niestety. Ach. O, dogadamy się razem, znowu ja pracuję nad tym tematem, więc mam nadzieję, że będzie okazja, żeby właśnie to przećwiczyć, aczkolwiek nie mam kompletnie na starcie pomysłu, jakby to miało, miało wyglądać, ale spoko, znajdziemy pod to motyw, a powiedz mi w takim razie, jeżeli e, jest tak, że samo już nagrywanie wymaga ogromnej cierpliwości i organizacji, wyobraźni, samozaparcia, bezwzględnie więcej pod wieloma względami niż ja muszę, prawda, do swoich tam scenek, e, które sobie... Organizuje, to czy tak samo jesteś wiesz co, zwarty i zorganizowany przy postprodukcji? Czy się załamujesz? Masz takie chwile, że już nie masz siły tego obrabiać? Czy, czy masz taki workflow już wypracowany przy tym komputerze, że umiesz to zrobić w miarę sprawnie? Nie zawsze jest w miarę sprawnie, ale, ale raczej nie mam problemu z tym, żebym się załamywał nad własnym materiałem. Czasem, jak coś się nie uda, to po prostu dłużej, dłużej trzeba spędzić w postprodukcji i to ratować, powiedzmy. No bo z hyperlapsami jest taki problem, że podstawowo to się rzuca, rzuca na to warpa i, i się sprawdza, czy to będzie działać. Często to po prostu nie działa, czy coś tam trzeba ręcznie poprawiać, albo jeśli ujęcie jest bardziej skomplikowane, to po prostu trzeba o, od początku to gdzieś się ręcznie stabilizować trakując, czy nawet lecąc klatka po klatce e, faktycznie rę, ręcznie ze strzałeczkami e, i tu myślę, że ludzie czasem mają z tym problem, że tam rzucą warpa, to jest nieidealne, ale ale im się nie chce robić dalej, więc wypuszczają tak jak jest Aha, okej okay. No dobra, a na czym montujesz? Na e, no, dobie. Na Adobe? Ale Za na After Effectsie Faktor. czy, na, czy na Premierce? Yy, no, Hyper w Afterze zawsze robię. W o no właśnie, bo tam są te trackowania, nie? Tak, tak, tak. No w Premierce masz tylko Warp'a, to coś to działa albo nie działa. No właśnie, to właśnie jak zaczęłeś mówić o tam maskowaniu i tam trackingu, myślę, oho, no pewnie zmierzamy właśnie w ten program. Dobrze, dobrze. Eee, a nie, w ja, takim ja, razie, a kol ja ko koloryzacja nie, nie wrzucam do, do Premiera, bo to. To zazwyczaj coś tam trzeba lekko poprawić i w primie, że to ja, tylko ja... denerwuje. Okej, okay, okej. Okay. A w czym, w czym kolorujesz to później jeszcze jakoś osobno, wyrzucasz materiał? Bo tobie zależy bardziej na naturalnych kolorach, czy lubisz jakiś lub nadawać? Znaczy, ja w sumie wiedziałem, wiem jak jest, ale ty o tym powiedz. Ja raczej nie szaleję. Ogólnie to bardzo chętnie bym komuś oddawał to do koloryzacji. E, jakoś tam wstępnie to z Rawów trzeba obrobić, wie, więc y, no tam jest korekcja typowa y, i później jakiś lekki grading to albo w afterze, albo w Premierze, zależy gdzie robię. Jak, jak to są takie dłuższe, dłuższe projekty, typu ten Wrocław, to Wrocław był w całości w Afterze robiony, y, tylko sobie na audio wrzucałem to do Premiera, bo, bo w afterze to audio to jest tragedia, a audyszyna nie znam tak dobrze, więc... Więc sobie wybrałem premierkę. Super, No słuchaj, wiesz co, ja mam tak, że porozmawiałem z tobą, mam natychmiast ochotę iść i coś takiego podziałać, zmierzyć się z tym hmm. tematem. Więc dla mnie to jest super inspirujące yy, i szukać pomysłów na to. W ogóle no z jednej strony to sami sobie możemy popracować nad na, na, na czymś, ale uważam, że tak jak ty powiedziałeś przed chwilą, że kolor to jest kwestia oddania do koloryzacji. tak? W ogóle, no, że warto się dzielić prawda, taką pracę. Uważam, że Ty powinieneś cały czas już mieć zlecenia już tylko, może nie komercyjne, bo to źle brzmi, ale tak, żeby Cię docenili, żeby właśnie do każdego projektu, który obejmuje miasto, żeby do Tomka zadzwonić i gościć. Zlecenia nie? komercyjne z wolną ręką, to by było najlepsze. Nie? O, takie, właśnie, tak, tak, żeby ten charakter twój mógł się objawić. A powiedz mi, tak, okej, okay, no powiedziałeś, że wiem, że miasto i że tak dalej, a takie marzenie bardziej nieosiągalne według ciebie, co, co byś chciał zrobić, a może być trudne, żeby ktoś tak ci umożliwił? Nie no liczę, że, że wszystko będzie osiągalne, ale gdzieś tam chciałbym e, zagraniczne sobie miasta e, poogarniać w ten sposób, jak to sobie robię tutaj w Polsce. Czyli gdzieś tam zagraniczne zlecenia, myślę, do, do tego powoli dążyć. Które najbardziej? E, no, takie metropolie ładne, nowoczesne mi się podobają. Dubaj Duba już jest załatwiony. Dubai. Z Nowego Jorku e, też jest jeden bardzo fajny film w podobnym stylu. E, więc e, może, może coś w Europie, Nie, niekoniecznie tam, niekoniecznie w Ameryce. E, może coś w Emiratach czy, czy gdzieś tam innego niż Dubaj. I jakbyś tak miał podsumowując, znaleźć takiego główną Twoją radę, na zasadzie, no, no słuchają nas osoby, które no pewnie są zainteresowane, albo już próbują, albo cię obserwują, albo będą chciały spróbować, to tak spróbujmy zebrać do kupy takie nasze tipy odnośnie lapsów wszystkich. No, główną radą to by było, żeby to robić, a nie, nie tylko się nad tym zastanawiać, bo tak jak mówiłem, najwięcej idzie z doświadczenia. No i. O tym, co też mówiliśmy, to żeby nie stosować za krótkich czasów, żeby, żeby tą migawkę wydłużyć, chociaż to już tam to już zazwyczaj nie jest taki problem. No i jeśli chodzi o hyperlapsy, to. To, żeby się przykładać do stabilizacji, że, żeby to wyglądało tak, jak to ma wyglądać, żeby nic tam nie goniło. Czyli musi być precyzyjnie, z parametrem odpowiednim. Aha, i uważać na, na, na to domykanie przysłony, prawda, na Flickera. A powiedz mi, a fliker związany z samym prądem, to pewnie nie, to są dłuższe czasy na Na dłuższym to, czasie tego nie widać, właśnie. Jak to sobie robić pół sekundy czy sekundę, to, to nie ma problemu. Czy jak rzekę nagrywasz, to, to nie ma problemu ze zrobieniem tej wersji białej wody, tak? takiej gładkiej? Nie, no właśnie też przy, przy wodzie płynącej to długie czasy są według mnie bardzo istotne, bo na krótkich to wygląda po prostu kiepsko, a na, na długich to jest yy, takie piękne, płynne. A może? Może, które wiesz, te fale nie powinny być takie całkiem, yy, wiesz, białe? Yy, no... Fale przy brzegu to trochę inna, inna sprawa właściwie, bo one, one na różną odległość dochodzą i, i to później e, i, i to później będzie tak gonić troszkę, ale, ale też raczej ja preferuję dłuższe czasy mimo wszystko. Woda na, na krótkim czasie to ona, ona miga trochę, i ona jest bardzo ostra i ona miga, nie? Bo, bo, bo cały czas się te fale przesuwają. A powiedz mi, jak masz teraz, wiesz, osoby, które tam być może, masz jakichś swoich uczniów, ludzi, którzy wiesz, są blisko ciebie i będą po malutku rozwijać się razem z tobą, i będziesz mógł na nich polegać, wysyłać gdzieś? Czy to musisz robić ty, właśnie? E, nie, no wszystko, wszystko, ja robię, nie, nie mam kogoś, kogo, kogo szkolę, że tak powiem. no tak też, jak się zastanawiałem ogólnie nad tą moją działalnością, to, to mi się wydaje, że, że to jest coś takiego, co, co ja sam będę chciał robić cały czas po prostu. Do tego zmierzałem, no to Cię miałem zapytać, czy będzie tak, że za jakiś czas będziesz szukał jakichś nowych form e, tych filmowych, ale nie, dobra, trzymasz się, do, bardzo dobrze, rób te swoje, słuchaj, vlogi, bo one są świetne, e, znaczy, wrzucaj no, na no, ten no, kanał. no, nowych rzeczy cały czas szukam, staram się coś tam rozwijać, e, czy to gdzieś tam łącząc te hypery z czymś innym, czy, czy jakieś nowe rzeczy w obrębie tych hyperlapsów. E, ale do... o tym, w obrębie, w obrębie tego świata, prawda, takiego beyond the time, nie? No, ra raczej tak. Ciekawy by było, jakby to też wychodziło na przykład pod wodą, nie? Może byś założył jakąś butlę, spłynął na jakieś hmm. głębie. Ciekawe, y jakby tam wyglądała na przykład taka, wiesz, rozgwiazda idąca, nie? No może rozgwiazdy nie ma, ale w tym, w tym projekcie, o którym mówiłem, który wyjdzie tam po wakacjach, no to mam, mam ujęcia podwodne też. No, to nie wymyślę. No to dobra, to leć na tą strefę G i ten w nieważkości nagraj coś, na przykład. O. <gry> to, by, to by było ciekawe. To by było fajne, chętnie. O, to, yy, o. to, to jest dobra odpowiedź na, na twoje pytanie o nierealne marzenie. Real, dobra, dobra, to teraz właśnie to teraz zapisujemy. Wrócimy do tego, wiesz, za parę lat, jak sobie będziemy wspominać, że już masz nagraną, wiesz, Um, łazika na powierzchni Księżyca, na przykład, nie? <głos> <głos> Albo przynajmniej będzie, że wreszcie Polak podał, wiesz, um, mechanizmy potrzebne do nagrania dobrych lapsów właśnie <noise> na Marsie, na przykład, nie? Były, no, nie, były, o, były bardzo, bardzo popularny timelapse NASA kuli ziemskiej, nie? To on tam viralem szedł po internecie tam, nie wiem, z rok temu czy pół roku. To, co się kręci Ziemia i zapalają się światła po kolei, hmm? tak? A widzisz. Kurczę, to no, gdzie by to tam nie było, to każdy coś już tam grzebnął, ale dobra. No cię Znajdziemy ciężko coś miejsce. nowego znaleźć. Znajdziesz, znajdziesz. Nie, trzymam kciuki. Słuchaj, e, dobra, no nie wiem, ja się nagadałem. Nie wiem jak ty Chyba ja... o wszystko. <laughs> e, no ja też. Ja rzadko aż tyle gadam. Nie, nie pytam cię o wiesz, osobiste sprawy, czy mamy je na razie wiesz dla siebie, bo będzie jeszcze szansa się spotkać pewnie na warsztatach nieraz. Polska duża nie jest. Jak będzie okazja, jak będzie w Krakowie, to coś próbujemy razem nagrać. Nie? Bo to tak mieliśmy pierwszą wersję, pierwsze próby, że może to tak się wyglądać, mhm. to... To next time w takim razie. A co, kochani, słuchajcie, Tomka kanał na YouTube oczywiście jest w opisie. Zapoznajcie się z nim, zobaczcie w ogóle, jak to świetnie wygląda. Ja chętnie tam zerkam co jakiś czas. Tomek też podeślę linki do tych filmików, o których wspominaliśmy, o tej dziewczynie tam lecącej, więc spokojnie sobie to nadrobicie. Nie będziemy tego wymontowywać. No i co? I kurczę, żegnam się z tobą. To była sama przyjemność po raz pierwszy. Po prostu miałam niewiele do powiedzenia, tak wiesz, ze swojej strony. Tego naprawdę chciałam tę wiedzę z ciebie wyciągnąć. Fajnie, że się nią dzielisz, że nie ma problemu, że, nie mów że wiesz, że zostawiasz. No, a tego bym wolał nie mówić, no bo to są, wiesz, jakieś takie typy, które ci zagrażają, a przecież tak nie jest. To chodzi o to, aby się tą wiedzą dzielić no i żebyśmy to się ludzie rozwijali właśnie dziwią, ale, ale ja nie mam z tym problemu, bo właśnie to, to też yy, całą. Całą społeczność rozwija i, i, i całą tą dziedzinę. Nie? Jak, jak wszyscy robią coś, no to, no to każdy próbuje coś nowego. Tak, i przede wszystkim kolejne, jak gdyby, grupy odbiorców tego się pojawiają, którzy mm -hmm. zauważają, że jest taka możliwość. Co więcej, dzięki temu, że, że to jest takie, dzięki tobie, tobie że jest wsparte, to. No właśnie, to co? No, będzie tego coraz więcej. Uważam, że to jest fantastyczny materiał, że to jest fantastyczny sposób na to, żeby te filmy urozmaicać, żeby świat obserwować w ten sposób, nie? nie mamy czasu na to, ale inna rzecz to już nie jest kwestia techniki, że tam migawka i oddychanie. Pallicho z tym to jest ogromna przecież wytrwałość, nie? Bo przejść po prostu jak ten ślimak przez całe miasto, tak? Pilnując cały czas tej stabilizacji, to trzeba tego charakteru, samozaparcia i tego byle kto nie wykona, tak? Że to jest najważniejsze, żeby tu. Mieć, prawda? I tu mieć. No jesteś kawał jest ciekawa, faktycznie... Jak żeśmy się spotkali, to kurczę, zadzieram głowę aż po ciebie, więc się zastanawiam, czy ja bym, ja bym z perspektywy żaby chyba to robił. Nie? Jest to faktycznie tak fizycznie męczące zawsze. Ale często się ludzie krzywo patrzą, bo to jak się wykonuje takiego hypera, to dość śmiesznie wygląda. na gościu, idzie, zatrzymuje się, coś tam robi, zdjęcie idzie. Często gdzieś tam tylko słyszę komentarze o Google Maps. No, <laughs> dokładnie. Dobra, Tomeczku, śliczne dzięki, że się dzięki. udało pogadać. Fajnie, że się zorganizowałeś, i bardzo, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. I do zobaczenia do następnego razu. Jesteśmy w kontakcie i pozdrawiamy Was również serdecznie. Trzymajcie się, papa. Pa. Pozdrawiam, cześć.